Cześć, cześć, witajcie. Mam nadzieję, że będę dobrze mnie słychać. Mówię trochę pod wiatr i pod słońce też, więc mam nadzieję też, że mnie dobrze widać. No, jak mówiłem w ostatnim filmie, trochę miałem roboty i bardzo chciałem już pójść na rower. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego też, że jeszcze odczuwam jakieś tam zmęczenie, bo no, odsypiam cały czas te wszystkie skrunchowane noce. I nie chciałem gdzieś tam tak za bardzo dzisiaj mocno jechać, więc sobie dowiedziałem wycieczkę do Myślęcinka. Natomiast najważniejszą rzeczą, której się tutaj spotykamy, jest to, że muszę wam powiedzieć, oświadczyć oficjalnie, że po 8 latach, po 8 długich latach, po 8 długich latach pełnych bardzo dobrych chwil, czasem trochę gorszych, ale generalnie to bilans jest bardzo pozytywny. Rozstaję się z pewnym panem. Trochę to śmiesznie zabrzmiało. No ale tak, rozstaję się z moim Cube'em. Szok i niedowierzanie, co? Tak, tak, rozstaję się z Cube'em. Nowy rower już do mnie jedzie. Gdzieś tam może już wiecie, jaki to będzie rower, może nie wiecie. Ale pozostawię to na razie w tajemnicy i to był też główny pretekst do tego, żeby dzisiaj pójść ten rower. No dlatego, żeby ostatni raz się tutaj z Kubusiem przejechać, bo to bardzo fajny rower jest, muszę wam powiedzieć. Mimo że standardy w nim stare, to naprawdę no bardzo fajnie mi się na tym rowerze jeździło od samego początku. To był naprawdę świetny sprzęt i byłem nim w górach, byłem nim na jakichś tam różnych maratonach, dłuższych, krótszych, większych wycieczkach, mniejszych wycieczkach. No i przez te 8 lat było nam, myślę, że obydwu bardzo dobrze, chociaż porządny serwis on dopiero teraz zaliczy, bo mam go zamiar dzisiaj wypucować i zawieźć na serwis do chłopaków Citra Air Sport w Bydgoszczy. I mam nadzieję, że tam go ładnie wyszykują do tego, żebym mógł go wystawić na sprzedaż. Gdzieś tam już wici rozpuściłem po znajomych, parę osób zainteresowanych jest. W ostatnim filmie też mówiłem o tym, że ogarniam sobie nowy setup do GoPro, żeby móc właśnie tak jak teraz sobie ładnie vlogować. I to jest prawda, mam nowy setup do GoPro, tu możecie widzieć jego część, bo mam nowe mocowanie na klatę, ale to o tych rzeczach wam powiem, jak sobie dojedziemy do Myślęcinka, myślę. I to będzie dobre ku temu miejsce. A teraz sobie już pozwolę popedałować. I widzimy się za chwileczkę. No więc zacznijmy od dobrego audio. Dobre audio to po prostu owinąłem taką gąbką, którą można kupić na Allegro GoPro. Podam wam cenę tych wszystkich rzeczy tutaj gdzieś na ekranie, żebyście widzieli. I dodatkowo jeszcze zakładam na obiektyw filtr CPL, czyli filtr polaryzacyjny. No on ma służyć po pierwsze temu, żeby ochronić obiektyw, no a drugie to jakieś tam prześwietlenia mi usuwa i tak dalej. I pewnie w ciemniejszych miejscach będzie trochę bardziej rozmywało się GoPro, bo tam trochę w ProTune poszmyrałem. No i w związku z tym, że na GoPro Chesty, czyli na mocowanie na klatę, jest mocowanie tego J-hooka. To jest w ogóle nowy J-hook jest w GoPro, taki bardziej płaski. I on jest wpinany, więc jakby kluczem było to, żeby ten grip też był wpinany, bo dzięki temu nie będę musiał mieć dwóch mocowań różnych i nie będę musiał śruby odkręcać. No więc mamy GoPro Chesty, gdzie jest na zatrzask mocowanie, i mam taką bojkę też z GoPro, która też ma mocowanie na zatrzask. To jest fajny tutaj grip, taki gąbczasty, on też jest wypornościowy. No nie ma tutaj statywu, ale no w sumie to obczajcie, że mam przy sobie GoPro Chesty, które mogę nawet trochę jak Joby wykorzystać, bo mogę gdzieś zawieźć na jakiejś gałęzi, postawić na tym jak statyw, żeby sobie stało GoPro. I też to jakoś tam ogarnie całą sytuację, więc ja nie byłem nigdy też fanem mocowań na kasku. Chyba, że gdzieś tam z tyłu kasku to było spoko i tak by mogło być.
Ceny tych wszystkich rzeczy Wam wrzucę, natomiast zdecydowałem się na same rozwiązania z GoPro, bo to jest trochę bardziej solidne niż jakieś tam zamienniki. No i w ogóle zobaczyłem, że GoPro zrobiło nowe mocowanie chesty, które w ogóle jest tak super. GoPro jest bardziej stabilne. Tu macie taką gąbeczkę, która jeszcze Wam pochłania wilgoć i lekko też amortyzuje drgania. To też jest dobre, jak macie na przykład pasek od pulsometru, bo wtedy to mocowanie plastikowe się obijało mocno, a teraz się nie obija i jest spoko. A w ogóle to jeszcze postanowiłem, że będę nagrywał teraz 4K wszystko, bo udało mi się w końcu dokupić kartę grafiki do kompa, do pececika i chyba nie będzie już kłopotu. Znaczy w sensie też nie było kłopotu z 4K, ale chciałem, żeby to był taki w miarę płynny proces i żeby montowanie tych vlogów nie zajmowało mnie jakoś nie wiadomo ile czasu. Bo o tej porze roku w Bezsęcinku światło jest dosyć słabe do kręcenia filmów, jeśli jest słoneczny dzień. No bo widzicie, jest dużo plam słońca, cienia. GoPro w takich warunkach to średnio sobie radzi, ale coś tam powinno wyjść. Jak pewnie wiecie, bo macie internet, to dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Roweru. To był kolejny powód, dla którego chciałem dzisiaj pójść na rower i trochę sobie tak odpocząć, zrelaksować się. No natomiast dobrze wiecie, co się wydarzyło ostatnio na południu Polski, koło Bielska, w Wilkowicach. Mówię o tym wypadku, w którym, jak donoszą wszystkie media, ucierpiała Rita Malinkiewicz i Kasia Konwa, żona Marka Konwy. One ucierpiały najbardziej i ich stan się określa jako poważny, z tego co czytałem. No i to był kolejny wypadek na szosie w przeciągu tam jakichś ostatniego czasu takich osób rozpoznawalnych, że tak powiem. A no jak pokazują różne media, które podjęły ten temat, no to tych wypadków z udziałem rowerzystów jest no bardzo, bardzo, bardzo dużo. No my najczęściej dowiadujemy się o tych wypadkach z udziałem kolarzy, natomiast no w komunikacji miejskiej, w sensie w ruchu miejskim, czy na ulicach, na wsiach, poza miastem, czy w mieście, to naprawdę jest jakaś chora skala tego. Czy można tutaj to jakoś skomentować i coś na temat mądrego powiedzieć? No chyba nie bardzo, nie? Bo po prostu są takie wypadki. No nie wiem, no trzeba po prostu jak najbardziej uważać i rozmawiajcie ze swoimi znajomymi, którzy jeżdżą samochodami, jak mała chwila nieuwagi wystarczy do tego, żeby zdarzył się wypadek. No i tak samo przestrzegajcie swoich znajomych rowerzystów. Tutaj tak samo, jak mała chwila nieuwagi może w dramatyczny sposób odmienić wasze życie i trzeba się pilnować na każdym kroku. Ja osobiście Wam powiem, że ja lubię sobie na szosie pojeździć, nawet rowerem górskim. No ale dawno nie byłem i chyba się szybko nie skuszę na taki wypad. No szkoda, że w takich okolicznościach, gdzie jest ten Międzynarodowy Dzień Roweru, takie rzeczy się dzieją. Dobrze, że media duże podjęły ten temat, chociaż no, okoliczności są takie, że wolałbym, żeby tego tematu nie podnosili, wolałbym, żeby o takich rzeczach się nie mówiło, żeby nie było powodu do tego, żeby o tym mówić. No ale sytuacja taka, jaka jest, każdy widzi i no i chyba nie ma co mówić o tym, że kierowcy na nas nie patrzą i tak dalej. Po prostu trzeba nie mówić tego w jakiś tam konfliktowy sposób, tylko po prostu starać się gdzieś tam edukować na każdym poziomie, a wydaje mi się, że ta edukacja postępuje, dlatego że coraz więcej ludzi po prostu korzysta z rowerów prywatnych, coraz więcej kierowców zaczyna korzystać z rowerów, więc może to się odmieni, mam taką nadzieję. No i to jest taka wiadomość, którą chyba
zakończymy ten dzisiejszy odcinek, bo chyba po tej wstawce nie ma sensu się świecić na żadne wesołe wstawki. No, widzimy się na kolejnym vlogu. Zobaczymy, czy to będzie vlog już z nowego roweru, czy może jakiś inny. No, w każdym razie zapraszam Was do oglądania, do zostawienia łapek i subskrypcji. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Uważajcie na siebie.